Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą o sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, pisując tam: Otulina o sztuce. Dzisiaj ciąg dalszy naszych opowieści o kobietach malarkach z czasów Vermeera. I jako bohaterkę dzisiejszego odcinka wybrałam Marię van Osterwijk. Artystkę, która specjalizowała się w gatunku martwych natur i żyła w latach... Poniekąd zbliżonych do życia Vermeera, tylko że żyła po prostu dłużej od niego. Urodziła się w 1630 roku, a zmarła w 1693. I w tym czasie zdążyła osiągnąć międzynarodową sławę, co jak już wiecie, no, było dosyć trudne dla kobiety artystki. I w Holandii w tym czasie tylko jedna artystka uzyskała podobny status. I była to Rachel Ruiz. Ale o niej dzisiaj nie będę Wam opowiadać. Zachowam ją na oddzielny odcinek. Maria van Oosterwijk pochodziła z rodziny pastorów protestanckich. Co ma tutaj bardzo duże znaczenie, ponieważ, po pierwsze, nie pochodziła z rodziny artystycznej, a jak Wam wspominałam, tak w zasadzie najłatwiej też było rozpocząć jako kobieta tą drogę artystyczną. A jednocześnie ta y, tradycja, można powiedzieć, rodzinna przekładała się też na jej bardzo głęboką pobożność. Która znajdowała odzwierciedlenie zarówno w wyborach życiowych artystki, ale także była wpisana niejako w tworzone przez nią kompozycje. I ta pobożność jest również rozpoznawalna przez jej współczesnych, bo nawet na portrecie namalowanym przez Waleranta Weilanta, Artystka ukazana jest, trzymając w jednej dłoni paletę z pędzlami, ale w drugiej czy też drugą wsparta jest na otwartej księdze i tą księgą zapewne jest Biblia, czyli można daj powiedzieć, że jest jej osobowość oddana właśnie w tym portrecie, najpełniej ukazując te dwie ważne części jej życia. Artystka jednak nigdy nie wyszła za mąż. Nawet po wyprowadzeniu się ze swojego rodzinnego miasta Delft i po przeniesieniu się do Amsterdamu, zapewne podyktowanemu większym rynkiem zbytu dla swoich dzieł i lepszym dostępem do bogatej klienteli, nawet wówczas nie zdecydowała się na małżeństwo. A miała ku temu okazję, bo jeśli wierzyć Arnoldowi Haubrakenowi, który był autorem takiej trzytomowej biografii XVII-wiecznych malarzy holenderskich, to małżeństwo van Oosterwijk proponował uznany wówczas malarz martwych natur kwiatowych Willem van Alst. No i tutaj to może jest anegdota, a może nie. Ponieważ sam biograf pisze o tym, że to odwiedziny van Alsta miały miejsce jeszcze w Delft, kiedy artystka tam miała swoje studio, a wiadomo, że raczej po jej przenosinach do Amsterdamu artyści byli sąsiadami to znaczy widzieli się wzajemnie, mogli się oglądać z okien swojej pracowni co też było jednym z elementów dalszych tej opowieści, ponieważ Maria, pan Osterweik, nie chcąc urazić odmową tego swojego znajomego, z którym zdaje się, że no, miała jakiś rodzaj przyjaźni w, w, w rzeczywistości, powiedziała mu, że oczywiście ona rozważy tą jego ym, propozycję, ale tylko jeśli przez rok... Będzie on codziennie pracował, a Van Alst znany był ze swojej porywczej, dosyć natury i też takiej no, bardzo nierównej, można powiedzieć. Więc ona miała świadomość, że to jest olbrzymie wyzwanie, jakie ona jemu stawia, i że prawdopodobnie on temu nie sprosta. I rzeczywiście miała ona, która pracowała właśnie z taką wręcz pobożnością, z takim pietyzmem, a oddawała się swojej pracy, obserwowała tą pracownię swojego kolegi po drugiej stronie ulicy i tam zaznaczała sobie wówczas, w które dni on rzeczywiście pracował, a w które nie widziała go przy sztelugach. I kiedy van Alst. Odwiedził ją po roku w jej pracowni i zapytał, czy tym razem ona przyjmie jego świadczynę, to ona pokazała mu takie ślady, które miała na framudze zaznaczać każdego dnia, kiedy go obserwowała, wskazując, że niestety nie wywiązał się ze swojej strony umowy. Oczywiście może być to tylko anegdota. Zapisana właśnie przez różnych kronikarzy, którzy wiedzieli, jakie historie najlepiej się sprzedają, ale też informuje nas to o tym, że nie miała ona najmniejszego zamiaru wychodzenia za mąż. A już na pewno nie za van Alsta. Co ciekawe, musieli oni utrzymywać kontakty towarzyskie, ponieważ. Yy, Relacje między nimi są także zapisane znowu w takich dokumentach e, miejskich, świadczących o sporach, e, jakie miały miejsce, ale nie między nią a owym malarzem, ale między ich służącymi. Ponieważ e, służącą e, van Osterweig była Hertie Peters i to jest o tyle ważne, że łączyła je niewątpliwie Duża przyjaźń i zażyłość. One znały się jeszcze z czasów w Delft. Zdaje się, że ich rodziny były w jakiś sposób ze sobą związane. I owa Hertie Peters właśnie była towarzyszką Osterwijk w Amsterdamie. Miała wybrać się do domu van Alsta, ażeby odzyskać płaszcz przeciwdeszczowy, który jej pani zostawiła tam. Ewidentnie będąc na wizycie u Van Alsta. Natomiast tam można powiedzieć, że panią domu była pokojówka e, Hritke. I tutaj jest zapis z kronik policyjnych, że ta Hritke nie tylko nie chciała oddać owego płaszcza, ale zwyzywała ową hertię. Do tego stopnia one zaczęły się kłócić, że rozdzielić musiał je no, ktoś na zasadzie dzielnicowego dzisiaj. I Osterwag zdecydowała się złożyć w związku z tym też taką oficjalną skargę, ponieważ um, ta pokojówka Van Alsta również jeszcze dalej jakby wygrażała już nie tylko jej służącej, ale także jej samej. Więc tutaj ewidentnie jakieś trudne relacje zachodziły między tymi kobietami. Natomiast wspomniałam o tej Hertie Peters, że, że ta relacja z Osterwijk była wyjątkowa, ponieważ ona nie tylko jakby. Były w takiej relacji, właśnie podwładnej, ale Osterwijk nauczyła ją malować w swojej własnej manierze, pomimo tego, że no, ona nie prowadziła żadnego warsztatu i nie była, e, właśnie, no, nie miała takiej możliwości, żeby przyjmować uczniów, ale tą swoją służącą e, nauczyła do tego stopnia, że Później um, są znane dzieła namalowane przez ową Hertie Peters, które mają właśnie ten styl Osterwijk, chociaż nie mają tej jej, tego jej wyszukania, takiej niezwykłej precyzji, o której za chwilkę Wam opowiem. I do naszych czasów zachował się jeden obraz, który z całą pewnością wiadomo, że jest namalowany właśnie przez ową Hertie Peters, i on znajduje się teraz w Fitzwilliam Museum w Cambridge. Więc jeżeli będziecie ciekawi, to. Możecie go, jeżeli ta okazja Wam pozwoli, właśnie zobaczyć. Ja go umieszczę też w filmie, który tutaj będzie z tego podcastu przygotowany na YouTube. Bo tutaj taka dygresja, że jeżeli jesteście zainteresowani też taką stroną wizualną, nie tylko samą opowieścią, to na YouTube możecie znaleźć te moje podcasty również w wersji z ilustracjami. Wracając do Marii Van Osterwijk, wspominałam Wam, że zyskała rozgłos międzynarodowy i rzeczywiście jej prace były kolekcjonowane przez bogatych, właśnie możnych, zarówno patrycjuszy, jak i władców ówczesnej Europy. Jej prace znajdowały się w kolekcji takich możnowładców jak król Francji Ludwik XIV, czy Wilhelm III Orański i jego małżonka Maria II Stuart, i tutaj Wilhelm III Orański był królem Anglii, chociaż jego ojcem, dziadkiem. Byli członkowie właśnie Rodu Orańskiego, czyli stadhouderów holenderskich, ale również dzieła van Osterwijk znajdowały się w kolekcji Jana III Sobieskiego i Augusta II, czyli królów polskich jak również cesarza Leopolda, więc tutaj naprawdę jest to imponujący przekrój przez nazwiska ówczesnych możnowładców europejskich. I tym ciekawsze jest, że Osterwijk zdaje się, że nie należała do żadnego cechu. Nie mogła należeć do cechu w Amsterdamie, ponieważ ten nie przyjmował kobiet. Zatem, jedynym cechem wchodzącym w grę byłby ten z jej rodzinnego miasta, czyli z Delft, ale tutaj brak mi danych, czy ona tam rzeczywiście należała. Ale nie przeszkodziło jej to w sprzedawaniu owych martwych natur. One po prostu nie miały dużych formatów, bo tutaj też te regulacje obejmowały. By konkretne formaty, czyli artyści mogli sprzedawać do jakiegoś formatu, no bo wtedy też nie uzyskiwaliby takiej ceny, bo zgodnie z ówczesnymi regulacjami, no cena była związana z wielkością. Sama Osterweig tworzyła podobno bardzo powoli, ponieważ była taką niezwykle skrupulatną malarką, pracującą w dużym skupieniu Tutaj Wam wspominałam, że ten jej aspekt takiej pobożności związany był też z sposobem, w jaki traktowała swoją pracę, poświęcając bardzo dużo uwagi na odtwarzanie poszczególnych elementów i na uzyskiwanie tego efektu, na jakim jej zależało. Jej podstawowym tematem to były martwe natury kwiatowe. Ale również tworzyła martwe natury, takie bardziej rozbudowane, z pewnym przekazem wanitatywnym, co nie jest jakieś niezwykłe, jeżeli chodzi o sztukę XVII wieku. I takimi elementami rozpoznawczymi jej prac to kilka elementów, które często zawierała. Po pierwsze, w jej kompozycjach pojawia się słonecznik. Nie tak częsty, nie tak oczywisty wybór, jeżeli chodzi o tworzenie tych kompozycji kwiatowych w tamtym czasie. I tutaj niektórzy badacze podnoszą, że słonecznik, no, zgodnie ze swoją nazwą i w jego naturze, było podążanie za słońcem. To znaczy, on zawsze ustawia tą tarczę swojego kwiatu w stronę skąd przychodzi słońce. I to miałaby być taka metafora w tym słoneczniku zawarta, jeżeli używany był właśnie w kompozycjach, że miałby być on takim odpowiednikiem właśnie postawy pobożnego chrześcijanina, który podąża za tym światłem wiary, za tym światłem, które idzie od Chrystusa od jego ofiary I Tutaj to umieszczanie często uszczytu kompozycji w bukietach um, aranżowanych przez Osterwijk, tym bardziej by um, podkreślało to, bo on jakby góruje zawsze nad całą kompozycją. I teraz w różnych zestawieniach on jest na przykład ukazywany gdzieś w połączeniu z jakąś figurką, która jest jednocześnie figurką, um, Jakiejś pogańskiej bogini. Tutaj mam na myśli obraz, w którym ukazana jest Wenus kąpiąca się, która tak jest ustawiona, że spogląda w stronę tego słonecznika, też jakby trochę tak podnosząc rękę, trochę w zaskoczeniu, a trochę jakby w takiej obronie. I mamy taką um, grę znaczeń, gdzie z jednej strony ta kompozycja, kiedy na nią patrzymy, wygląda jak elegancko zaaranżowany stolik właśnie jakiegoś kolekcjonera, który ma dobry gust i yy, ma i antyczne różne przedmioty, ale też i piękne kwiaty w, w takiej wazie, ale... Jest i też gra tego, co pogańskie, tego, co przed ofiarą Chrystusa i właśnie tej prawdy wiary objawionej właśnie w, poprzez to światłość Bożą w postaci słonecznika. I biorąc pod uwagę osobowość samej artystki, takie odczytywanie jej kompozycji jest jak najbardziej uzasadnione też takimi elementami już często kompozycyjnymi są na przykład różnych traw układające się trochę jak takie wstążki, takie taśmy, gdzieś jeszcze nadające pewnej takiej malowniczej dysharmonii w kompozycjach Osterwijk. I kolejnym wyznacznikiem typowym dla jej twórczości jest obecność motyla szczególnego gatunku rusałki admirała. Natomiast sam motyl jest i czymś, co wprowadza też trochę takiego no, dynamizmu w kompozycję, ale również jest on wiązany znowu z taką wymową chrześcijańską, ponieważ w zależności od tego, jak jest upozycjonowany, może być czytany jako personifikacja ludzkiej duszy, zwłaszcza duszy na sądzie ostatecznym. Natomiast nie we wszystkich kompozycjach jest to yy, jednoznaczne. Niemniej niewątpliwie tak należałoby go czytywać w obrazie, który znajduje się w Kunsthistorisches Museum w Wierniu, i jest to martwa natura wanitatywna, która zapewne była kupiona przez cesarza Leopolda, jak wam wspominałam, ci możnowładcy byli kolekcjonerami dzieł Osterwijk. i tam mamy ułożone kilka elementów, które z jednej strony no, tworzą taką elegancką zbieraninę różnych przedmiotów, ale one mają bardzo taki silny, właśnie wanitatywny wydźwięk, ponieważ na samym środku, czy też w samym centrum, znajduje się księga z napisem rachunki. I to mogą być zarówno takie rachunki e, czysto ekonomiczne, ale tu w tym kontekście. Czaszki, która leży tuż obok. Niewątpliwie są to rachunki sumienia. To jest taki rachunek jak na sądzie ostatecznym. Więc tutaj taki rozrachunek życia jest przeprowadzany. Co więcej, na karcie tej, tej księgi przesiadł właśnie ów motyl, czyli znowu on był tutaj tą duszą, no, która jest właśnie poddawana na sądzie ostatecznym. Motyle też mogły być symbolem zmartwychwstania Chrystusa, jako te, które się odradzają, prawda? Z, z tej larwy, która przepoczwarza się w motyla. Jest to taka paralela Chrystusa, który umiera, ale ponownie odradza się do już nowego życia. I nad tym motylem, który przysiadł na karcie rachunków, czyli tu mamy bezpośrednią zależność między nimi. Jest napis, który można czytać jako żyjemy, by umrzeć, umieramy, by żyć. Więc już naprawdę nie mamy tutaj więcej złudzeń, jeśli chodzi o, o wymowę, wymowę tego dzieła. I y, znajdziemy też w tej kompozycji inne elementy, które opowiadają nam o upływie czasu, przede wszystkim klepsydrę, ale też nadgryzioną kolbę kukurydzy. Która, no właśnie, no, ona w czasie też się przemienia. Tutaj jest ten e, z jednej strony rozkład, oczywiście czaszka, która spogląda na globus, który jest globusem nieboskłonu, czyli jakby niebem. Czyli ta czaszka, te puste oczodoły czaszki skierowane są znów ku niebu. I w, za nią mamy. Piękny bukiet takich uroczych kwiatów, które no, wiemy, że niebawem przekwitną. Czyli tutaj też jest ten moment właśnie wanitatywny, upływu czasu jak najbardziej wpisany. A dla mnie najciekawszym elementem jest ta butelka ustawiona pośród tych rekwizytów, butelka z napisem akłavite, woda życia. Płyn, który się w niej znajduje, jest taki lekko różowawy, no, raczej wygląda na nalewkę, ale co jest jeszcze ciekawsze, w niej odbija się okno, zapewne okno pracowni, a jeżeli przyjrzymy się wystarczająco uważnie, to możemy zaobserwować również odbicie wizerunku z samej malarki. Czyli ona tutaj umieściła swój autoportret, w ramach tej kompozycji, jako ta, która patrzy na to wszystko, ta, która tworzy, i jakby też pokazując tą swoją możliwość artystyczną, tą zdolność techniczną do ukazania, zarówno powierzchni szklanej samej butelki, ale i wpisania w nią swojego wizerunku. I choć talent Osterwijk był powszechnie doceniany i też bardzo mm, opisywany przez jej współczesnych, ceniony, trochę było tak z tymi kobietami, artystkami, że ponieważ było ich niewiele, a ich talent był mm, niezwykły, to stawały się one trochę takimi kuriozami. Może też i dlatego były tak chętnie kolekcjonowane, przez tych możnych XVII wieku. Pamiętajmy, że XVII wiek to też rozwój właśnie takich różnych kolekcji, kuriozów, różnych, no, takich okazów właśnie niezwykłych. No i przykro to stwierdzić, ale twórczość kobiet, taka profesjonalna, artystyczna twórczość była postrzegana raczej w takich właśnie kategoriach wyjątku i kuriozum niż czegoś, co było. Powszechne i, i znormalizowane. Natomiast, pomimo tego, że nie no niewątpliwie zgromadziła pewne fundusze ze swojej pracy, to żyła skromnie. Pod koniec życia jeszcze wzięła na wychowanie osieroconego bratanka. To też pokazuje jej taką no, postawę życiową, która nie pozwalała jej zostawić y, członka rodziny w potrzebie. I to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o Marie van Osterwijk. Mam nadzieję, że martwe natury będą dla Was kolejnym wyzwaniem do kontaktu ze sztuką dawną. A ja pożegnam się z Wami i mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym tygodniu.